Dzień dobry Państwu. Życie człowieka jest proste. Rodzimy się kobietą albo mężczyzną, a przynajmniej tak wyglądamy. I najważniejszą rolą społeczną, jaką mamy potem w życiu do odegrania, jest bycie kobietą albo mężczyzną. Przez całe życie nosimy ubrania, które mają nas w tym odróżniać. Ten podstawowy podział ze względu na płeć będzie nam towarzyszył aż do śmierci. Dlaczego? No bo żyjemy po to, aby wydać potomstwo. Ta potrzeba jest wewnątrz nas. Tak jesteśmy skonstruowani. Tak chce natura, a może Bóg. Zależy w co kto wierzy. Wydanie potomstwa łączy się z fizycznym bólem, a potem latami poświęceń i nie ma żadnej logiki, żeby się starać o potomstwo. A jednak każdy z nas do tego dąży. I trzecim elementem naszego życia jest religia. Czy zastanawiali się Państwo, po co jest religia? No, kapłani stale nam przypominają, że będziemy żyć wiecznie. Co do zasady, każda religia jest po to, żeby nas o tym informować, żeby nam o tym wiecznym życiu przypominać. Utrzymujemy naszych kapłanów datkami tylko po to, żeby nam o tym stale przypominali. Bez względu na to, czy ta religia nazywa się hinduizmem, chrześcijaństwem, buddyzmem, islamem, wierzeniami plemiennymi, judaizmem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kapłani mają nam przypominać o życiu wiecznym. Może religia jest dlatego, żebyśmy się wzajemnie nie pozabijali? Może rzeczywiście jest jakieś życie po tym życiu? Tego nikt z nas nie wie. Pojawiliśmy się nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co i nawet nie wiadomo, co z nami po tej fizycznej śmierci się stanie. A to wszystko dokonuje się w niezmiennym świecie. Co dnia wydarza się to samo. Tak samo wschodzi słońce, tak samo nastaje dzień, a wieczorami tak samo zapada noc. I woda ciągle wrze w stu stopniach. A przedmiot upuszczony przez nas upada. I zawsze tlen połączony z wodorem utworzy wodę. No, świat jest powtarzalny. Może po to, żebyśmy mogli zgłębić tajemnice, jakie nim rządzą. I życie każdego człowieka zawiera się w tych trzech ramach: płci, potomstwa i religii. A przynajmniej z tego wyrośliśmy. Nawet jeśli nie zawsze sobie to uświadamiamy, te trzy elementy kształtują zachowania każdego z nas. Na tym polega to nasze życie społeczne. Żeby realizować nasze życie w tych trzech ramach, musimy zaspokajać nasze potrzeby. I temu służy wspólne gospodarowanie. Pierwszą potrzebą jest zaspokojenie głodu, wyżywienie. Na naszych wykładach omawiamy właśnie to wspólne gospodarowanie. Gospodarowanie, co do zasady, dotyczy społeczeństwa. Gospodarowanie wiąże się z wymianą dóbr i specjalizacją. Jest nas coraz więcej, coraz szczelniej zapełniamy naszą planetę. Niedługo pewnie będziemy zasiedlać inne rejony kosmosu. Motorem będzie zawsze nasza płeć, potomstwo i religia. A dzisiaj. Dzisiaj porozmawiajmy o Nepalu. Nepal. Namaste. Namaste, czyli pozdrawiam Boga w tobie. I dłonie trzymamy razem, jakby modląc się. To nie jest nasze zachodnie zdawkowe cześć, jak się masz. Nie mam czasu, pędzę dalej. To raczej zatrzymanie się w biegu i dostrzeżenie innego człowieka. A raczej powitanie Boga. Który w tym człowieku zamieszkuje. Namaste jest formalnym przywitaniem w Nepalu, ale jego charakter jest zupełnie inny niż w naszym zachodnim świecie. Podobnie słowo daniabad, czyli dziękuję, ale to słowo też nie jest naszym zdawkowym dziękuję. Takim dziękuję na odczepnego, grzecznościowym. Nepalskie daniabad to jest prawdziwe podziękowanie za coś, co wykracza poza zwykły standard zachowań. Jesteśmy w Nepalu, kraju, który ma swoją inną od zachodniej kulturę i w której jest inne rozumienie czasu. Namaste i daniabad to jedne z tych słów, które na zachodzie popełniamy bezrefleksyjnie, a tam w górskim Nepalu one mają głęboką treść. Powiedziałem, że czas ma w Nepalu inne znaczenie. Czas w Nepalu płynie wolniej, inaczej. Time has to come. Na wszystko przyjdzie czas. Trzeba pozwolić czasowi, żeby płynął. Nie wolno się spieszyć. Nepal jest inny. Przy powitaniu w Nepalu nie okazujemy czułości. Broń Boże, całusy, obłapywanie, wyściskiwanie emocjami nie przykryjemy refleksji nad człowiekiem. I wchodząc do ich niego domu, zdejmujemy buty. Po co? żeby brudów świata nie wnosić w progi domostwa. No, taka nepalska kultura refleksji trochę inna od naszej. Nepal, a jak tu Państwo widzicie, leży między Indiami i Chinami, dwoma największymi państwami Azji. I Nepal nie ma dostępu do morza. Ma powierzchnię połowy Polski, czyli no 147 tysięcy kilometrów kwadratowych i jest zamieszkały przez 30 milionów ludzi. Nepali jest państwem górzystym, a duża część jego terenów leży na wysokości ponad 6000 metrów. A mimo to gęstość zaludnienia ponad 200 osób na kilometr kwadratowy. Góry, Himalaje znajdują się na północy kraju. Widzimy tutaj ten pasowy układ kraju. Himalaje to ten brązowy pas. Himalaje wysokie, z najwyższym szczytem świata Czomolungba. Czomolungba, czyli Monteverest, 8848 metrów nad poziomem morza. Oraz siedem innych ośmiotysięczników: Kaczędząga, loce, Makalu, Oyu, Daulagiri, Manaslu i słynna Anapurna. A potem mamy Kraj Wyżynny, to ten drugi pas, wysokości między 300 a 3000 metrów nad poziomem morza. To ten żółty pas. Niektórzy nazywają je Himalajami Małymi, o średniej wysokości 2400 do 4300 metrów nad poziomem morza, z licznymi kotlinami. No, na przykład największa spośród nich to kotlina Katmandu. A te zielone resztówki to niziny. Tu jeszcze raz pokazane jest to na slajdach z trochę większym rozbiciem. Większość żegna palu płynie z północy na południe i wpada do indyjskiego Gangesu. Trzy główne rzeki to Kardali, Kosi i, i Narayani. A tu jeszcze powtarzam ten pierwszy slajd, ale z zastosowaniem innych kolorów. Ten układ wysokościowy kraju jest pasowy. Za każdym razem występuje to na slajdach. Jak żyje ten górzysty nepalski naród? Czy on jest bogaty? No nie, nie jest bogaty. Zdawien dawna to jedno z najbiedniejszych państw na Ziemi. Zajeżdżając tam, zachwycamy się jak zawsze ich kulturą i robimy to w sposób często zdawkowy. Na zasadzie odczep się i nie zawracaj nam głowy. Zachwycamy się ich gościnnością, ale zapominamy o ich nepalskiej biedzie. I realny poziom życia to zaledwie 4000 dolarów na osobę. My nigdy nie byliśmy aż tak biedni. W chodych czasach, czasach przemian ustrojowych, u nas było 11 tysięcy na osobę, a u nich wtedy tylko półtora tysiąca dolarów na osobę. U nas żyło się w tej naszej biedzie siedem razy lepiej niż u nich, ale potem u nas było już tylko lepiej i lepiej. I dzisiaj my mamy swoje 37 tysięcy dolarów na osobę, a oni mają 4 tysiące dolarów na osobę. Oni, Nepalczycy, to końcówka świata. Nepal to bieda. Nepalczycy mają swoje państwo, prawie 30 milionów ludności na niemal połowie terytorium Polski, ale proszę popatrzeć, co to za państwo. I od roku 1990 ich państwo wzrosło gospodarczo dziesięciokrotnie. Tyle, że byli daleko, daleko, daleko za nami na początku tych przemian. Byli daleko zapóźnieni. W okresie naszej największej biedy, czyli przemian ustrojowych, byliśmy 15 razy większą gospodarką, a dziś to już różnica 17-krotna. Dystans między nami wcale się nie zmniejsza. Warto pamiętać, jak daleko im do Niemiec czy Stanów Zjednoczonych, bo Nepal to współczesny skansen skansen biedy, ale, ale nie we wszystkim są skansenem, bo na mapie ludnościowej są bardzo znaczącym obszarem, przynajmniej jeśli chodzi o dynamikę wzrostu ludności. Przed siedmioma dekadami było ich zaledwie jedna trzecia obecnego stanu. Było ich zaledwie 10 milionów. Nas, Polaków, przybyło w tym czasie tylko 21%. A ich liczba się potroiła. Bieda rozmnaża się najszybciej. Tu na wykresie widzimy jeszcze raz wzrosty populacji. W roku 2013 było u nich najsłabiej, ale potem widzimy rozkwit. No, bieda, ale się rozmnażają. Kobiety w Nepalu mają status taki upośledzony. Rodzą się, ale po to tylko, żeby dalej wydawać potomstwo. Dziewczynek nepalskich nie posyła się do szkół. Dziewczynkę należy jak najszybciej wydać za mąż, bo stanowi obciążenie dla utrzymania gospodarstwa domowego. Małżeństwa nepalskie są często aranżowane. Rodzice od wczesnych lat szukają dla dziewczynek kandydatów na męża. Tak. Dziewczynek w zasadzie nie posyła się do szkoły, bo dziewczynkom wystarczy umiejętność czytania i pisania. I stąd uwaga, wysoki analfabetyzm, bo często tej nauki czytania i pisania nawet nie kończą. Według badań z roku 2018 analfabetyzm występuje u ponad 40% nepalskich kobiet. Niemal co druga kobieta nie umie czytać, pisać, i analfabetyzm występuje u 20% mężczyzn. Jednym słowem, kraj znacznego analfabetyzmu, szczególnie wśród kobiet, no ludzie niepiśmienni. Powiedzieliśmy, że Nepal to górski kraj, himalajski i od Chin oddzielony jest pasmem himalajskim, ale ten kraj był azylem dla ponad 120 narodowości. Góry od zawsze stanowiły schronienie dla uciekinierów. Kto ucieka w góry, tego się już nie dogoni. Na slajdach pokazuje mozaikę grup etnicznych Nepalu. I nie ma jednej dominującej grupy etnicznej. Najbardziej liczna grupa Hetri ma zaledwie niecałe 17% udziału w społeczeństwie, potem Bramini 12%, Magar 7%. Nepalczycy są społeczeństwem kastowym. Niby ten system kastowy został zniesiony w roku 1963, ale przecież nie da się z dnia na dzień. Wykorzenić wielowiekowych tradycji. Przynależność do kasty i status nadal decydują o tym, kogo większość Nepalczyków może poślubić, gdzie mogą żyć i z kim mogą się spotykać. Takie niepisane to nepalskie prawo. I Nepalczycy mówią wieloma językami. Językiem urzędowym jest wprawdzie nepalski. I językiem nepalskim posługuje się aż 45% ludzi. Ale 45% to, zwracam uwagę, to jest zawsze mniej niż połowa. Ale języków w użyciu jest tyle samo, co grup etnicznych, czyli ponad 120. Każda grupa używa w domu własnego języka. Poza nepalskim posługują się jeszcze maitili, 12%, bojpuri, taru po 6%, tamang 5,1%, no i dużo, dużo takiego językowego planktonu. Mniej albo bardziej skutecznie, ale jakoś się między sobą komunikują. Równie ważnie, jak kasta jest status społeczny. Podczas pierwszego spotkania Nepalczycy przestrzegają takiego rytuału wzajemnego wypytywania się o imię, miasto rodzinne i zawód, no, co pomaga im określić względny status rozmawiającego, a tym samym prawidłowy poziom szacunku. My, jako mieszkańcy zachodu, mamy według nich wysoki status i jesteśmy, jak dla nich, z ich wyobrażeń, bajecznie bogaci. Cóż, to jest taki status zachodniego turysty. Klimat: Ponad 80% powierzchni kraju pokrywają górę o średniej wysokości około 6 tysięcy metrów nad poziomem morza. W północnej części Nepalu panuje klimat górski, a w południowej no, zwrotnikowy, monsunowy. Słońce świeci niemal przez cały rok. Chociaż, tak jak w Polsce, są cztery pory roku. Ale uważa się, że najkorzystniej jest wybrać się do Nepalu jesienią, czyli od września do listopada, albo wiosną, od marca do maja, bo wówczas jest słonecznie i sucho. Nocą temperatura może spadać nawet do minus 15 stopni. Ach. Minus 10, minus 15. Mówimy tu już o wysokich górach, ale w domach nepalskich nie ma ogrzewania, bo, jak twierdzą Nepalczycy, za dnia są temperatury przez cały rok zazwyczaj powyżej zera. No więc po co niepotrzebnie ogrzewać? Domy są nieogrzewane. No tak, ale w lecie, czyli od maja do czerwca. To już w Nepalu jest tropik. Często wilgotno i bardzo gorąco, i pojawia się wszędzie masa owadów i insektów. Insekty są wszędzie. Życie nagle wybucha, jak w tropiku. Jeśli chodzi o ubrania, to Nepalczycy są nieco konserwatywni. Kiedy się publicznie kąpią, to mężczyźni robią to w bieliźnie, a kobiety pod sarongiem, czyli taką spódnicą zrobioną z jednego płata. A jedzenie. No, w jedzeniu też obowiązują różne tabu. Jeśli dotkniesz czegoś ustami, to już jest Twoje, bo jest zanieczyszczone Twoimi ustami. Nie jedz z cudzych talerzy, ani nie proponuj tego innym. No i najważniejsze: jedz wyłącznie prawą dłonią. Dlaczego? Bo lewa jest zarezerwowana na, na podcieranie. Lewa dłoń jest z zasady zanieczyszczona, jest brudna. Dlatego jemy tylko prawą dłonią. Taki nepalski zwyczaj, ale uzasadniony. Będę jeszcze o tym mówił. Nepalczycy rodzili się i rodzą na potęgę. Tu widzimy, jak wzrastała ich gęstość zaludnienia. W 1985 roku, kiedy u nas dogrywał komunizm, gęstości w naszych krajach wyrównały się, a potem, no potem już u nich było tylko więcej i więcej tych ludzi. Widać, jak ta gęstość wzrasta. Jak nie trudno się domyślić, najwięcej ludzi mieszka na tej części nizinnej. Gęstość zaludnienia przekracza tam, proszę zobaczyć, przekracza 1000 osób na kilometr kwadratowy. No coś podobnego jak w hinduskiej dolinie Indusu. A tutaj w części nizinnej mamy 1000 osób na kilometr kwadratowy, ale w niektórych terenach górskich nie mieszka dosłownie nikt. O, to te białe obszary. Państwo widzicie, taki kraj, w którym są tereny niedostępne i są tereny przeludnione. Występują skrajności. Administracyjnie Nepal podzielony jest na siedem prowincji. Jeśli się nie pomylę, to prowincjom jeszcze nie nadali nazw. Prowincje jeszcze mają numery. Każda prowincja podzielona jest potem na takich 8 do 15 dystryktów. Ale ciekawa jest historia polityczna Nepalu. Kraj stale lawirował między Indiami i Chinami. Zdarzało się, że prowadził nawet politykę ekspansywną w kierunku Chin, no bo tereny Indii mocno były zawsze zaludnione i każdy, kto starał się Indię pokonać, z czasem bywał wchłonięty przez ten żywioł ludzki. A Chiny w tamtym rejonie to Tybet, słabo zaludniony. Tam można było ekspandować. I tak też się działo. Aż do początku XIX wieku, kiedy łapę na wszystkim postawiła Wielka Brytania. I to łaska Wielkiej Brytanii, tego Zjednoczonego Królestwa, decydowała o bycie albo nie być Nepalu. Aż do roku 1923. Wówczas Nepal uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii. 1923. Dopiero. Ale pomimo stu lat niepodległości, Nepal jest stale krajem niespokojnym. A Wielka Brytania zachowuje tam swoje wpływy. W kraju ciągle jest niepokój. W roku 2001 nawet doszło do masakry na królewskim dworze Nepalu. Trzydziestoletni królewicz Dipendra pozabijał królewską rodzinę, zabił ojca i matkę, zabił swoich braci i siostry, bo jakoby nie zezwalali mu na ślub z wybranką jego serca. Zginęło dziewięć osób, a cztery zostało ranne. A na końcu królewicz Dipendra sam się skutecznie targnął na swoje życie. No, taki to kraj, ten Nepal. Różnych instynktów pierwotnych, do bólu prawdziwy. W Nepalu jest niespokojnie. Mają wiele plemion, mają wiele języków, ale państwo jest formalnie demokratyczną republiką federalną. Mają swoje partie polityczne, mają swój parlament. Tyle, że do najważniejszych partii należy, uwaga, najważniejsza, Komunistyczna Partia Nepalu, maoistowska. Dalej Komunistyczna Partia Nepalu, czyli takie zjednoczenie marksistowsko-leninowskie. Dalej Nepalska Partia Robotniczo-chłopska. To jest ten trzon. I na końcu Kongres Nepalski. Ten kongres Nepalski to tak różnie, bo bywa legalny i nielegalny. Ostatnio te dwie pierwsze partie komunistyczne mają 255 głosów w 601 osobowym parlamencie. Wcześniej komunistów bywało sporo więcej. Maoizm w Chinach wprawdzie Polek, ale pozostawił spadkobierców w Nepalu. Podobnie marksizm-leninizm w Europie Polek, ale pozostawił spadkobierców w Nepalu. Do Nepalu wieści ze świata no, docierają jakby z opóźnieniem. Że Nepal żyje w izolacji. No i nadal rządzi się swoimi jakby przestarzałymi prawami. No tak, rządzą w Nepalu komuniści, a przynajmniej mają duży wpływ na to, co się dzieje. Ale Nepal nie jest krajem ateizmu. Ponad 80% mieszkańców deklaruje się jako wyznawcy hinduizmu. Bóg o ile dobrze pamiętam, jest zresztą patronem Nepalu. Dalsze 8% mieszkańców deklaruje się jako buddyści. Dalsze 5% to muzułmanie. Ale, ale brak jest deklaracji ateistycznych. Wszyscy w tym Nepalu w coś wierzą. Wszyscy są na wskroś wierzący. Choć politycznie większość deklaruje poglądy komunistyczne. Prawda, że ciekawa mozaika społeczna. Zadeklarowanych chrześcijan jest niecałe 2% i tradycyjnie spotyka się ich wśród najniższych społecznie warstw. No, Chrześcijaństwo, pamiętajmy, zaczęło się od rzymskiej biedoty. W Katmandu hinduiści mają swój słynny zespół świątyń Pasiupatinat. Na obszarze 246 hektarów wybudowano 518 mini świątyń oraz główny dom pagody. 246 hektarów świątynnej zabudowy. Żeby zrozumieć Nepalczyków, to przytoczmy, że dla porównania państwo Watykan ma powierzchnię 44 hektarów. Można powiedzieć, że powierzchnie tych dwóch centrów oddają wagę religii. Wagę religii dla Nepalczyków i wagę religii dla zachodnich Europejczyków. Widać, gdzie religia ma większe znaczenie. Ale jak świętują Nepalczycy swoje święta? No, święta mają swoje obrzędy i trwają zazwyczaj kilka dni. Wiele w tych nepalskich świętach jest zapachów, smaków, kolorów, muzyki. Świąt jest wiele. Kobiety wkładają wówczas swoje odświętne sari, śpiewają, tańczą, jedzą potrawy, głównie z koziny. Jada się też ryż, drób, jajka, zupę z szoczewicy i jakiś sos warzywny albo mięsny, ale wołowina jest wyłączona. Wołowiny się nie je, bo krowa jest zwierzęciem świętym. Jak podchodzą do nas, do turystów? No, przyjaźni i tolerancyjnie, czyli taki niepisany standard. Bardzo chcą, żeby uszanować ich odmienność i bardzo doceniają, jeśli potrafimy ich zrozumieć. I cieszą się, jeśli potrafimy w ich języku wymówić choćby kilka słów. Po prostu widzą nas jako przyjaznych przybyszy z innego świata. Z tego bogatego świata, z tego świata, który jest im obcy. Oczywiście tak jak wszędzie spotkamy w Nepalu nagabywaczy, no bo siłę pieniądza każdy już rozumie, każdy chce cokolwiek zarobić, więc Nepalczycy będą nam wciskać niekiedy agresywnie swoje usługi transportowe i noclegowe. No i oprócz tych nagabywaczy wszędzie spotkać będziemy mogli różnych żebraków, szczególnie żebrzące dzieci. Pamiętajmy, że Nepal nie jest krajem socjalu. W Nepalu pracuje kto może, a kto nie może, kto nie może pracować, ten musi żebrać, żeby przeżyć. Taka to bieda, panie. Żebranie. Bieda. W Nepalu jest bieda, bo nie ma gospodarki. I 30 milionów ludzi żyje tam na wsi. Proszę spojrzeć na wskaźnik urbanizacji. U nas w Polsce na wsiach mieszka 40% ludności, a 60% mieszka w miastach, a u nich. No, w latach 60. prawie wszyscy mieszkali na wsi. Mówię, prawie wszyscy, bo było tego ponad 97%. No, wówczas byli to sami wieśniacy. A dziś po sześciu dekadach na wsi mieszka prawie 80%. Praca jest w mieście, a na wsi pracy zwyczajowo nie ma. A oni jeszcze nie przeprowadzili się do miast. Oni wiodą wiejski żywot, żywot wspólnotowy. Gdzie każdy każdego zna i każdy o każdym wszystko wie. Tam jeszcze jest zachowana wspólnota, którą my zostawiliśmy daleko w przeszłości. W nepalskim rolnictwie, proszę zobaczyć, pracuje aż 63% ludności. Rzecz jasna, na Nizinach. Dla porównania, w Polsce to tylko 10% ludności. Ale jak popatrzymy na kraje zachodnie, to zwyczajowo to oscyluje między 0,8% a 2% mieszkańców. W nepalskim rolnictwie zatrudnionych jest najwięcej osób. Tyle, że to nepalskie rolnictwo stanowi zaledwie 22% wartości dodanej w gospodarce. Uprawa roli odbywa się na Nizinach, ale odbywa się konwencjonalnie, pługiem. Bardzo dużo zatrudnionych nie przekłada się na równie wydajną produkcję dodaną. Całkiem niedawno mieliśmy wykład na temat wartości dodanej w rolnictwie i tłumaczyłem, że z powodu małej wartości dodanej polskie rolnictwo jest prymitywne i nie zarabia nawet na siebie. A to już Państwu pokazuje wartość dodaną w rolnictwie na jednego zatrudnionego w Stanach Zjednoczonych 100 tysięcy dolarów, w Holandii 72 tysiące dolarów, w Unii Europejskiej 25 tysięcy dolarów, w Polsce 6,5 tysiąca dolarów. Na świecie średnio 4000 dolarów na jednego zatrudnionego w rolnictwie. Ale w Nepalu to jest zaledwie 704 dolary. To jest skala zapóźnienia. Różnica między średnią unijną 25 tysięcy dolarów a nepalskimi 704 dolarami, no to przepaść. Czy może być kiedykolwiek odrobiona? No, wątpię. Chyba nie za naszego życia. Mówię o tym, żeby zrozumieć, na czym polega różnica między krajami o rozwiniętej gospodarce i tymi, w których ta gospodarka zawsze będzie zapóźniona. Te kraje nigdy nie dogonią dobrobytu. A Nepal, no cóż, niestety do takich krajów należy. Czy dużo waży nepalski przemysł? Proszę zobaczyć: 12% PKB, w Nepalu 12%, no a w Polsce 30%. Nepal prowadzi gospodarkę planowaną, jak kiedyś u nas, ma plany, pięcioletnie. Dokonał wymiany waluty, sprywatyzował 17 przedsiębiorstw państwowych, ale to nadal jest za mało, bo pomoc zagraniczna dla Nepalu stanowi ponad połowę budżetu rozwojowego. Pomoc zagraniczna. Podobno, wszystkiemu winna jest korupcja. Ludzie na wsi się znają, ręka rękę, rękę myje. Kapitał boi się wchodzić i pokazuję tutaj tę korupcję na wykresach. W kontroli korupcji na miejsce dopiero 124 na świecie. Nepal bardzo odstaje od standardów światowych. No i jeszcze jest pytanie o sens inwestowania w kraju między Indiami i Chinami. Bez dostępu do morza. No, proszę Państwa, przecież taki kraj skazany jest na sąsiadów. Kto tam włoży te swoje palce? No i oczywiście pytanie, w co można tam zainwestować. Występują tylko niewielkie złoża wapienia, magnezytu, cynku, miedzi, żelaza, miki, ołowiu i kobaltu, no i węgla. No i elektrownie wodne. Elektrownie wodne są w zasadzie jedynym wartym uwagi zasobem. Tyle, że jakoby korupcja nie pozwala w nie zainwestować. Nawet obecne nadwyżki energii eksportowane są do Indii. Tak, Nepalczycy specjalizują się, tak można by powiedzieć, póki co w rolnictwie, ale ziemi rolnej mają ponad trzy razy mniej od nas. Gdzie nie spojrzeć, proszę państwa, to wychodzi bieda. Taka duża wieś, zwana Nepalem. Wpływy z turystyki. No, wydawać by się mogło, że są znaczące, ale nic bardziej mylnego. Nepal to tylko wrota do Himalajów. Nie każdy chce się tam wybrać. To raczej turystyka dla nielicznych, na pewno nie masowa, no i wpływy z turystyki niewielkie, a więc tragicznie małe, nawet w zestawieniu z Polską, tu je pokazuję. Kraj biedny, więc z czego oni żyją? No, przelewy z zagranicy. Tu mamy pokazane przelewy od roku 1993. Teraz to już jest 9 miliardów dolarów rocznie. My Polacy znani jesteśmy z tego dorabiania sobie w obcych krajach, ale oni to już masakra. Oni przesyłają do kraju trzy razy więcej w tych wartościach bezwzględnych. Tu jeszcze raz to pokazuję na wykresie statisty. A tu jeszcze pokazuję, jaka to część ich gospodarki. U nas 1%, a u nich 25%. Czwarta część gospodarki bierze się z przelewów od ludzi pracujących za granicą. To jest po prostu wielkość szokująca. Masakra. W niektórych nepalskich wioskach aż 90% młodych mężczyzn wyjechało no i wracają, co najwyżej raz na 6 miesięcy. Media donoszą, że w jednej z wiosek nie było wystarczającej liczby mężczyzn, żeby nieść trumnę ze zmarłym. I musiały to zrobić kobiety. Choć trzeba przypomnieć, że kobiety tradycyjnie nawet nie uczestniczą w nepalskich pogrzebach. To jest ta prawdziwa skala nędzy. Nie ma komu łopatą zasypać zwłok. Dług zagraniczny Nepalu, no nie jest jeszcze duży. Jeszcze Nepal nie zbankrutuje. wynosi ten dług zaledwie 24% całej gospodarki. Eksport, zagraniczna konkurencyjność. No tu widzimy wykresy dla Polski i Nepalu. U nich właściwie nie ma eksportu. U nas to 62% gospodarki, a u nich zaledwie 7% tej mizernej, mizernej gospodarki. Nie mają nic do wykopania z ziemi, czym byłaby zainteresowana zagranica. Jedyne co eksportują, to, no, tu widzimy, eksportują to, co wyda im pole, czyli olej sojowy, olej palmowy, nasiona oleiste, nic więcej nie mają, czym byłaby zainteresowana zagranica. Zagranica. Jaka to za granica? Właściwie to Indie. To wszystko, co zbiorą z pola, trafia do Indii. Ale Nepal należy do chińskiej inicjatywy pasa i drogi. Sporo o samej inicjatywie mówimy w naszych wykładach. Nepal graniczy z Chinami, więc powinno być choćby z tego względu Chinom łatwiej inwestować w Nepalu. Tyle, że wcale tak się nie dzieje. Nepal wprawdzie należy do tego one belt, one road, ale do inwestycji droga daleka. Na samym początku były nawet duże przygotowania, i Nepalczycy zrobili przegląd swojej gospodarki i wytypowali projekty, i, i niewiele się wydarzyło. Widać nawet Chińczyków, czasami jest trudno nakłonić do inwestowania w nepalską gospodarkę. No, a innych chętnych nie ma. Nie ma. Powiedzmy na koniec parę słów o samych Nepalczykach. Nepal to społeczeństwo głównie ludzi młodych. Może zabrzmi to cynicznie, ale starym człowiekiem nie warto być w krajach biednych. Można wówczas liczyć tylko na synów. Córki wydaje się z domu i córki dbają o gospodarstwa mężów. Jedyną podporą są synowie. Jeśli zechcą przyjąć rodziców pod swój dach, to dobrze, bo na socjal nie stać jest państwa. Nie ma emerytur dla starych ludzi. To na wykresie widzimy populację kobiet. No i Państwo widzicie, skąd ten dziwny kształt przebiegu dla Nepalu, bo noworodki żeńskie mordowano, mordowano masowo, bo kobieta to balast do wyżywienia. No i kobieta nie jest dobrą inwestycją na przyszłość. Dziewczynkę i tak trzeba będzie wydać mężowi, i tak nie będzie z niej pożytku. Więc lepiej pozbyć się tej ciąży albo pozbyć się dziecka po urodzeniu. Normalna praktyka w krajach biednych. Mordowanie. Jak już jesteśmy przy kobietach, to spójrzmy na śmiertelność matek. Prawie 90 razy większa niż w Polsce. Niby maleje, ale daleko na tej nepalskiej wsi do światowych standardów. Śmiertelność noworodków przed 28 dniem życia no spada, spada, stale spada, ale i tak jest 5 razy większa niż w Polsce. A ile jest przypadków nigdzie nierejestrowanych, w końcu mówimy o nepalskiej wsi, bo na wsiach mieszka 80% ludzi. I ci ludzie, szczególnie w tym wieku po urodzeniu, umierają. Nikt tego nawet nie zauważa. Zgony niemowląt, podobna sytuacja. Widzimy, że ciągle spada, ale na końcu i tak jest kilka razy większa niż w Polsce. Warto pamiętać, że rzecz dzieje się, powtórzę, na nepalskiej wsi. 80% społeczeństwa mieszka na wsi. Śmiertelność dzieci do, piątek, do lat pięciu. To samo. Medycyna ludowa pomoże albo nie. Kobieta jest najczęściej zdana na sąsiedzką pomoc. O lekarzu trzeba na wsi zapomnieć. Przypadki gruźlicy. No tu już można zapomnieć o jakichkolwiek porównaniach z Polską. Widać różnicę. Tam gruźlica zbiera żniwo, a u nas gruźlica to przecież przeszłość. Anemia u dzieci. No, tu dopiero widać skalę parskiego ubóstwa. Aż 45% dzieci cierpi na anemię. Prawie połowa ma anemię. A wydatki na opiekę zdrowotną. 58 dolarów rocznie na mieszkańca. U nas ponad 1000 dolarów na mieszkańca. U nas jest beznadziejnie mało i stale się o tym mówi. Ale u nich ten poziom jest wiele, wiele niższy. No cóż. W państwach biednych życie ludzkie niewiele znaczy, bardzo niewiele. Stale powtarzam, że ludzie w Nepalu żyją na wsiach, ale i w mieście, i na wsi, spory jest udział tych, którzy nie mają dostępu do bieżącej wody. W miastach zaledwie 25% ludzi ma dostęp do bieżącej wody, a na wsi ten współczynnik dochodzi do 16%. Większość nie ma bieżącej wody. I może dlatego je się potrawy używając tylko prawej dłoni, bo lewa dłoń służy zawsze do podcierania. Zwyczaj utrzymuje się, bo ma po temu twarde uzasadnienie. Nie ma bieżącej wody, więc tak, czy inaczej muszą sobie z tym poradzić, radzą sobie lewą rękę, jakby rezerwując na te czynności higieniczne. Mógłbym tę wyliczankę skrajnej biedy ciągnąć w nieskończoność. Nie znalazłem ani jednego wskaźnika, który by był na miarę godziwym poziomie. Nie mają samochodów, ale państwo widzicie, wypadków śmiertelnych mają więcej niż w Polsce, a więźniów osadzonych prawie cztery razy mniej. Tam nic nie działa tak jak powinno, nawet karanie jest łomne. Bieda, panie, prawdziwa bieda. Chciałbym, żeby towarzyszyła państwu. Refleksja nad Nepalem, kiedy się wybieracie w Himalaje, To nie tylko zapach i kolory, i smaki, i muzyka. To nie tylko kolorowe widowiska, i refleksyjna religijność. To także polityczne pytania o drogę, którą trzeba wybrać pytania o komunizm, którego tam pełno i jak wyrwać się z objęć nędzy. Proszę o refleksję. Dziękuję za uwagę.